Mateusz Cyrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Ponad 8 tysięcy wejherowian wzięło udział w głosowaniu w ramach pierwszego wejherowskiego budżetu obywatelskiego. Ostatecznie do realizacji spośród 47 projektów wybrano 7. Wejherowski budżet obywatelski był projektem pilotażowym. Pula środków wynosiła pierwotnie 400 tysięcy złotych. Prezydent postanowił jednak zwiększyć środki do kwoty 800 tysięcy złotych. Natomiast po analizie projektów zdecydował, że kwota ta zostanie zwiększona do 928 679 zł. Myślę, że bardzo ciekawą, charakterystyczną cechą tego pierwszego budżetu obywatelskiego było przede wszystkim to, że niespodziewana duża aktywność mieszkańców składających projekt. Ta aktywność spowodowała, że najpierw przeznaczyliśmy kwotę 400 tysięcy, potem ją zwiększyliśmy do 800 tysięcy złotych, a zakończyliśmy kwotą 928 zł. W sumie znalazło się 5 projektów twardych, jeden projekt tak zwany miękki i jeden projekt, który jest takim typowo projektem drogowym. Z grona 47 zakwalifikowanych projektów wybrano aż 7. Najwięcej głosów uzyskał pomysł Dariusza Kreft związany z budową boiska sportowego oraz placu zabaw imieniem Ryszarda Jakubka na osiedlu Sucharskiego. U nas przecież pracuje Rada Osiedla i my mamy już dawno wytyczone cele, a to było jak gdyby jedną z możliwości realizacji tych celów. Wyłoniono także projekt budowa parkingu na osiedlu Fenikowskiego, budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na Blizie oraz jako kolejny pomysł budowa również na Blizie Placu Sportów Miejskich. Zwycięskie okazały się także projekty budowa wiaty piknikowej z paleniskiem, droga osiedlowa osiedle Staszica oraz zielona szkoła Uczymy dzieci dbania o przyrodę. Gospodarka leśna oraz liczebność zwierząt. W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Leśników. W polskich lasach przybywa dzikiej zwierzyny. Mamy coraz więcej chociażby saren czy dzików. To odbija się niekorzystnie na gospodarce leśnej. Zwierzyny bardzo przybyło, nie tylko dzików, o których jest głośno, ale dzikich kopytnych, czyli łosie, jelenie, sarny, daniele. Bytują w tych lasach, powodując wymierne szkody, bo przecież lasy średnio rocznie płacą około 150 milionów złotych na zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzyną. Po prostu została zachwiana równowaga pomiędzy liczebnością, zagęszczeniem zwierzyny, a możliwością wyżywieniową siedlisk leśnych. I dlatego podjęliśmy taką dyskusję, żeby troszeczkę i włączyć w to myśliwych, żeby oni jednak się troszkę bardziej zaktywizowali, żeby doprowadzić do takiej równowagi. Jedną z takich form ma być wdrożenie środowiska łowieckiego, a tym samym zmiany w prawie łowieckim, które od lat 70. nie były modernizowane. W naszych lasach nie bytują duże drapieżniki, które w sposób naturalny wpływałyby na utrzymanie równowagi. Należy zatem sięgać po inne rozwiązania. W tym celu zaproszono na konferencję leśników z zagranicy, którzy z podobną sytuacją borykali się kilkanaście lat temu. Zaprosiliśmy leśników i myśliwych, którzy taką sytuację mieli w latach 70. Bawaria, Austria, to były lata 70., 80. Oni byli w takiej sytuacji jak my, gdzie były bardzo duże stany zwierzyny połowej, bardzo duże połacie lasu były grodzone, a tym samym ograniczona przestrzeń życiowa, ograniczona baza żerowa, także my jesteśmy na tym etapie i musimy coś z tym zrobić. Polskie, zwłaszcza pomorskie lasy są niezwykle piękne i okazałe. Możliwości wyżywieniowe są zatem duże, co przyczynia się do zwiększenia liczebności zwierząt. Konferencja nie ma na celu eliminacji dzikich zwierząt, a jedynie doprowadzenia do zachowania naturalnego stanu równowagi w gospodarce leśnej. Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. 24 maja wybierzemy, czy Andrzej Duda, czy Bronisław Komorowski będzie pełnić funkcję prezydenta RP przez kolejnych 5 lat. Sprawdźmy, jak 10 maja wybory przebiegały w Wejherowie. Andrzej Duda z wynikiem 34,76% głosów, a ubiegający się o reelekcję prezydent Bronisław Komorowski 33,77%. To oficjalne wyniki, które 12 maja podała Państwowa Komisja Wyborcza. Frekwencja w całej Polsce nie zachwyciła, a nawet była najniższa w historii. Do urn poszło 48,8% wyborców uprawnionych do głosowania.
W samym Wejherowie frekwencja była nieco wyższa, bo wyniosła 52%. Lokale czynne były od godziny 7 do 21. Zgodnie z wyborami Wejherowie najwięcej głosów uzyskał Bronisław Komorowski. Jego wynik to 48,8%. Na drugim miejscu uplasował się Andrzej Duda z wynikiem 28,40%. Paweł Kukiz, podobnie jak w sondażach ogólnopolskich, również w Wejherowie zajął trzecie miejsce. Głosowało na niego 21,20% uprawnionych mieszkańców grodu Wejhera. Budowa jednego lub dwóch torów o parametrach technicznych umożliwiających jazdę z prędkością do 200 km na godzinę to wstępne założenia, które mogą zostać wprowadzone do 2020 roku w związku z planowaną modernizacją linii kolejowej na odcinku Wejherowo-Lęborg. O propozycjach takich rozwiązań rozmawiano w miniony czwartek w wejherowskim starostwie. W siedzibie starostwa powiatowego w Wejherowie odbyło się kolejne spotkanie robocze, na którym szczegółowo omówiono zmiany dotyczące polepszenia przepustowości odcinka na trasie Wejherowo-Lęborg. W ramach studium wykonalności opracowane zostały cztery opcje modernizacji linii kolejowej na odcinku Wejherowo-Lęborg. Opcja pierwsza przewiduje zakres prac na istniejącym torze i wymianę urządzeń w celu podniesienia prędkości do 140 km na godzinę. Wariant drugi zakłada długie mijanki na odcinkach Wejherowo-Luzino, Strzebelino, Morskie, Boże Pole Wielkie, Gotentowo-Lęborg. Wzrost prędkości do 160 km na godzinę oraz docelową długość peronów 200 metrów, za wyjątkiem peronów w Wejherowie i Lęborku. Opcja trzecia przewiduje budowę dodatkowego toru pomiędzy Wejherowem i Lęborgiem oraz wzrost prędkości do 160 km na godzinę. Opcja czwarta zakłada również budowę dodatkowego toru oraz podniesienie prędkości do 200 km na godzinę. Fundusze na przebudowę mają pochodzić ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Modernizacja linii kolejowej jest aktualnie na wstępnym etapie i do końca 2015 roku powstanie studium wykonalności. Zakończenie inwestycji przewiduje się na 2020 rok. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowy na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów w Wejherowie. Środki z miejskiego budżetu otrzymały wejherowskie zabytki, klasztor ojców franciszkanów, dom pomocy społecznej z ośrodkiem dziennego pobytu dla dzieci przy ulicy Świętego Jacka oraz wspólnoty mieszkaniowe przy ulicy Sobieskiego 310, Wybickiego 1 oraz Wałowej 24A. Klasztorowi ojców franciszkanów, imieniu którego umowę podpisał ojciec Daniel Szustak, proboszcz parafii świętej Anny, przyznano dotację w wysokości 260 tysięcy złotych. Dotacja przeznaczona zostanie na wymianę okien w domu pielgrzyma oraz wykonanie elewacji. Natomiast dom pomocy społecznej z ośrodkiem dziennego pobytu dla dzieci, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, otrzymał dotację w wysokości 54 tysięcy złotych na wymianę okien w części budynku. Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich w zabytkach oraz remont zabytkowych elewacji w budynkach w zespole urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków otrzymały także wspólnoty mieszkaniowe przy ulicy Sobieskiego 310, Wybickiego 1 oraz Wałowej 24A. Od 2007 roku Wejherowo przekazało łącznie na dofinansowanie remontów i prac konserwatorsko-restauracyjnych ponad 3 miliony złotych. Mateusz Ostaszewski z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zwyciężył kolejny raz w szóstych ogólnopolskich zawodach strongman policjantów, które odbyły się w Kłobucku. Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się w 5 konkurencjach. Policyjni siłacze z całej Polski już po raz piąty spotkali się w Kłobucku. W gronie policyjnych zawodników znalazł się również przedstawiciel Straży Granicznej. Podstawowym celem organizowanych zawodów jest popularyzacja dyscyplin siłowych oraz aktywności ruchowej wśród mundurowych. Miło nam poinformować, że po raz drugi najsilniejszym policjantem został funkcjonariusz z Wejherowa, Mateusz Ostaszewski. Poziom był wyższy niż rok temu. Ale powiem szczerze, widać, że moi koledzy właśnie z branży nie obijali się, trenowali ciężko, no ale ja też trenowałem i wiedziałem na co mnie stać i pojechałem na pewniaka. Mateusz Ostaszewski od 2 lat pracuje w komisariacie policji w Szemudzie w sekcji patrolowo-interwencyjnej. Siłacze konkurowali w 5 dyscyplinach: spacer farmera z walizkami o wadze 100 kg i spacer bushmana z ramą o wadze 240 kg. Następnie zegar z 4 hostesami, uchwyt Herkulesa, utrzymanie w górze umieszczonego na platformie samochodu Kia Ceed, wyciskanie platformy składem o wadze 300 kg i przeciąganie tira o wadze 8 ton. Początek maja obfitował w liczne sukcesy wejherowskiego strongmana, bowiem zakwalifikował się również do Arnold Classic Amator w kategorii Open. Kolejne zmagania odbędą się w Międzyzdrojach. Tam okaże się, czy Mateusz będzie reprezentował Polskę w Stanach Zjednoczonych. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.